Wirtualna rzeczywistość pomogła podjąć decyzję o operacji. Wirtualna rzeczywistość pomogła rodzicom podjąć decyzję o operacji dziecka. Rodzice chłopca, który przeszedł poważną operację czaszki, mogli podjąć świadomą decyzję o zabiegu, ponieważ dzięki wirtualnej rzeczywistości zobaczyli wizualizację jego efektów. Takie wykorzystanie technologii może mieć duże znaczenie dla pacjentów, pisze we wtorek BBC. Archie Michnowiec cierpi na synostozę strzałkową, schorzenie polegające na przedwczesnym zrastaniu się linii wzrostu w czaszce, co doprowadza do deformacji głowy. Choroba nie zagraża życiu, ale może powodować problemy z mową oraz podwyższone ciśnienie śródczaszkowe i obciążenie psychiczne. Rodzice Archiego nie mogli zdecydować się, czy zgodzić się na poddanie dziecka operacji, czy też pozwolić na naturalny rozwój głowy z fizycznymi i psychologicznymi konsekwencjami choroby. Żeby ułatwić im podjęcie decyzji, lekarz ze szpitala dziecięcego Greater Ormond Street w Londynie udostępnił im wizualizację zabiegu. Rodzice mogli zobaczyć z każdej strony rekonstrukcję głowy chłopca, którą wygenerowano na podstawie skanu ze skomputeryzowanej tomografii, a następnie wizualizację głowy Archiego po zabiegu. Algorytmy potrzebne do stworzenia obrazu w oparto na danych z 60 operacji tego typu dokonanych w ciągu ostatnich 7 lat. Po kilku tygodniach rodzice Archiego wyrazili zgodę i chłopiec przeszedł operację korygującą kształt głowy. Dr Norul Ovaseyelani, neurochirurg dziecięcy, ocenił, że rodzice mogli zobaczyć wyraźniej, co może przynieść przyszłość. Teraz, gdy podpisali formularz zgody na operację, uważam, że nareszcie wyrazili w pełni świadomą zgodę, dodał. Jelani powiedział też, że ma nadzieję, iż za 10 lub 20 lat, w większości podobnych sytuacji, rodzice będą mieli dzięki takim wizualizacjom możliwość skontrolowania tego, jak wyglądać będzie operacja dziecka.